Jestem nad bajorem, na powalonym drzewie, które tak wygląda. To jest te bajoro, w którym to żaby rechotają. To jest to drzewo powalone. No i tak tytułem ciekawości usiadłem sobie tutaj, na tym drzewku powalonym, tym grubszym konarze. A właściwie to na stołku, który mam z sobą. O, taki stołeczek mam, malutki. O. I sobie siedzę. I filmuję nasze aniołki dwa, Charlie'ego. Julia, kiciulka. Juleczka aż tam poszła. No to będziemy wracać. Bo ja się tutaj w tą dżunglę wkręciłem. Wlazłem. W butach nawet nieodpowiednich, bo może odpowiednich, bo przynajmniej woda przeleci, gdybym wpadł, chociaż tu wody nie ma. No i idziemy. A gdzie nasze lwy? Moje kicie, kiciulki. Gdzie jesteście? Pomóżcie mi. Pomóżcie mi, Romeo. Julia, gdzie jesteście? No wiecie co, już mało co bym poleciał do tyłu. Mnie się ciągle wydaje, że ja jestem sprawny i młody. A to już nie. Wczoraj strzeliło 49. rocznica uzyskania pełnoletności. Julia! Romeo! Czy was coś zjadło? Czy tu jakiś potwór jest? No, ja tu do obrony mam nóż. Tylko to jak potwór jakiś... O, o, słyszę. Słyszę łamane gałązki. Tutaj słyszę, z tyłu za sobą. O, tam. Julia, Romeo! Coś poleciało, ale bardzo szybko. Choroba. Romeo! Kicia! Tam jest nadal. To one tam latają, Boże! Ujej! Latają jak dzikusy po tych krzakach i wskakują i na gałęź i z powrotem. Aż muszę zobaczyć, co to za drzewo tam jest, że im tak pasuje do ganiania. No nie poznaję jej. Latają jak szalone tam. O kurczę, znowu bym się skitrał. Bo tam jest łysawo na ziemi, nie ma trawy, ale krzaki są i niskie i one sobie biegają, wskakują. Przeszedłem, zeszedłem. Nie ma jak to nasza kochana ziemia pod nogami. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, ale parafrazując, to wszędzie dobrze, ale na ziemi najlepiej. No, a tu chcemy na Marsa lecieć. O, zobaczcie. Widzicie? Widzicie? Jakieś krzaki. Takie niskie. Nie wiem, jak to się nazywa. Na murzyny? Czy jak?
To są takie drzewa, które rosną zanurzone w wodzie i ta woda się raz zalewa te konary, raz odsłania. O, zobaczcie, jak im to pasuje. Tutaj juleczka, to no mało. O, można frygać. Niskie gałęzi, pełno tych gałęzi. No. No dobra, to jeżeli wam się tutaj podoba kicie, to my tu będziemy chodzić częściej. Żebyście sobie wybrykały się. A ja już myślałem, że tu jakiś zwierz porwał któregoś kotka i poleciał z nim. Bo to było takie szybkie. 10 metrów. Raz, dwa i 10 metrów przeleciał. A to któryś z nich, nawet nie wiedział, nie wiem które. Tak frygnęło szybko. No, kicie, to co, będziemy powoli wychodzić, nie? Ciulki. O, zobaczcie, jak dziczek, jak dzik wygląda. Z góry, jakby ktoś siedział na drzewie, na jakiejś ambonie, zobaczył, że idzie Julcia. To znaczy, nie wiedziałby, że to Julcia. To powiedział, warchlak. No, warchlak idzie, no. Jak nic, no, warchlak idzie. A ten? Co to za warchlak? A to Pawliaka warchlak. Pastowany. Kto mi z pastowanym kabanosem zabroni po lesie wędrować? Tylko niedobrze pastowany, bo z góry czarny, po bokach biały. Coś mi te pastowanie nie wyszło. Tutaj idziemy. Kiciulki, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, tu idziemy. Idziemy do drogi. I wracamy. Chodźcie, kicie. Romeo! Julia! Kicia, kicia! Kiciulki! Julki, kiciulki! Chodź, Julia! Julia, chodź! No, chodźcie. No, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, o. Chodźcie, to jest to. Zdaje się, że się kropla na obiektywie muszę zebrać. No jak? No dobra, to jedziemy dalej. Idziemy? Chodźcie. Idziemy, kiciulki. I jesteśmy na otwartej prawie przestrzeni. No, przed drogą, przed DPS-em. Kiciulki zostały. Tu mamy jakiś okop wyglądający na okopanie samochodu. Idę, nie wołam i nie wiem, czy idą. Idą. Chodźcie, kicie. No. Chodźcie, asy. Z mojej klasy. Chodź, warchlaczku mały. Coś ten warchlaczek już rok ma i paski ma nadal. W tym wieku to dzik już nie powinien chyba mieć pasiaków. Jakiś nieudaczny warchlaczek. Chodźcie. Udaczny. Lepszejszego nie może być. Chodźcie, Julcia. Chodźcie. Ciacicia.
Romeo! Romeo chyba się załatwia. Chyba tak. No, załatwia się. Idziemy, Julcio. Tutaj. Chodź. A my tu mamy wejście do biura DPS-u Jaromir. No i tu kamera. A tam jest druga. Druga kamera. Patrzy w bok. A tu młodzież idzie. Gdzieś wycieczka, czy co? Patrzcie. Dobra, Tamara. Mama, Dominik. Patrzcie. Kicie. Patrzcie, kicie. No chodźcie, kciuki. Julia. Gdzie oni chcą wejść na teren DPS-u? Nie wiem dlaczego. Poznawać, zwiedzać. No, Julcia. Chodźcie, kicie. Chodźcie, kiciulki. Kicie. Nie do was. Kicie, kicie, chodźcie. Kicie, kicie. Chodźcie. Chodź, Romeo. Julia, chodź. Kicie, kicie. Kicie, chodź. Chodź, kicie, chodź, kicie. Chodźcie, kicie.
No i mam paróweczkę. I na koniec kotko. Damy paróweczkę. Bo głodne są. A, dziękuję. Chodź, Romeo, masz. Masz, Romeo. Masz, kicia. Masz. Macie. No. Jedzcie sobie. Jeszcze się zmęczyły trochę. No, jedz, Romeo, jedz, jedz. Kicia, kicia, chodź. Kici, kici, kici. No, jeszcze Romeo. Tutaj. No, tą bramą trochę zrobiłem, tak? I się przestraszył. No, jedz, jedz, jedz. Jedz, kiciulku. No jedz, Romeo. Bo jak nie, to będę musiał zebrać. O, bawi się. No i co, nie ma sensu. I zbiorę to dam tam łatce, bo widzę, że tam dalej było. O, Romeo już się położył. Zmęczony, leży, odpoczywa. No dobra, to by było tyle na ten spacer dzisiejszy, 19 maja 2019 roku, niedziela. No i jest tutaj łatka. Ona tu zawsze pod kapliczką się... I dałem te resztę parówki jej, które Romeo z Julią już nie chcą jeść. Niech zje sobie, kiciulka. Nie, kiciulka?